Cześć, witajcie, Szczęść Boże. Dzisiaj słowo o modlitwie, temat rzeka, ale zatrzymamy się na paru myślach. Posłuchajcie proszę dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie, ojcze. Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam, na, daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Pierwsza rzecz: myślę, że modlący się Jezus był tak fascynujący. Że aż tak pobudził uczniów swoich, że oni przychodzą i proszą, naucz, naucz nas się modlić. To musiał, musiał być fascynujący widok, pewnie niecodzienny. Jezus, który się modli, który ma tak żywą, głęboką relację ze swoim ojcem, że aż pobudza sam widok do takich własnych, osobistych poszukiwań. O naukę modlitwy proszą już dorośli ludzie. Żydzi, pobożni, podejrzewam, że oni coś tam potrafili, jakoś się modlić. Pobożny Żyd miał tam swoje obowiązki religijne, które musiał spełniać, modlitwy, które musiał wyrecytować, wypowiedzieć, wyklepać, wymodlić. I ci dorośli faceci mówią do Jezusa: naucz nas się modlić. I pierwsza rzecz, pierwszy konkret. Bycie modlitwa jest przestrzenią, która potrzebuje ciągłego rozwoju. Modlitwy się ciągle uczymy, ale nie w sensie wykuwania na pamięć jakichś tekstów, choć jeśli je odmawiamy naprawdę z sercem, całym sobą, to mogą być bardzo owocne, ale uczymy się nastrajać serce w taki sposób, żeby modlitwa stawała się prawdziwym spotkaniem z Bogiem, po prostu. Modlitwy się ciągle uczymy, ona potrzebuje rozwoju i to jest taki pierwszy konkret, który zmusza też do zadania sobie pytania jak to wygląda u mnie. Czy ja pozwalam, żeby moja modlitwa była przestrzenią, w której się rozwijam, a może się zwijam? Może nauczyłem się odmawiać kiedyś pacierz jako kilkuletnie dziecko, bo babcia nauczyła i teraz mając już kilkadziesiąt lat, ciągle pacierz odmawiam i ani on mi nic nie daje, ani mnie nie prowadzi do relacji z Jezusem. Jest tylko nerwicowym doświadczeniem, które mnie sprowadza w dół. Jeśli tak jest, to tym bardziej potrzeba się uczyć. I to jest dobra wiadomość. Modlitwy się możemy ciągle uczyć. Modlitwy, która jest, że tak powiem, poetycko, oddechem serca, spotkaniem serca z sercem. I druga rzecz, Jezus, ucząc modlitwę swoich uczniów, zaczyna od słowa ojcze, abba, tato, tatusiu, to jest takie ważne, żeby zobaczyć, kiedy już decyduje się na życie modlitewne, żeby zobaczyć w Bogu Ojca, kogoś, kto przyjmuje mnie z niesamowitą akceptacją, miłością, kto chce mi się udzielać. Zobaczyć Ojca, którego ja potrzebuję w swoim życiu i dlatego się modlę, bo ja tego potrzebuję. Czasem to ludzi szokuje, jak to mówię, ale w zasadzie Kościół też tak uczy. Sobie przeczytajcie chociażby, wygooglujcie czwartą prywację zwykłą, którą możecie usłyszeć w czasie mszy świętej. Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy. Bóg nie potrzebuje twojej modlitwy. Bóg nie jest jakimś pogańskim bożkiem, którego muszę ułaskawić, udobruchać swoimi mantrami. Jest bóstwem absolutem, duchem, który chce się udzielać modlitwy. Ja potrzebuję i ty potrzebujesz, a nie Bóg. I to jest ważne, żeby gdzieś to mieć z tyłu głowy, bo to daje niesamowitą wolność. Że ja nie muszę się modlić, żeby Bogu zrobić za przeproszeniem dobrze, żeby Go udobruchać, ale ja potrzebuję tego, żeby sobie serce napełnić życiem, napełnić się czymś, czego mi brakuje, napełnić moje głody duchowe, psychiczne, ludzkie, jakiekolwiek modlitwa jest przestrzenią, w której spotykam się z kimś, kto mnie naprawdę kocha. To jest naprawdę konkretny konkret. Zmienić też swoje myślenie o modlitwie. Może ten fragment dzisiaj zaprasza nie do takiego jakiegoś wielkiego odrazu zwrotu w życiu modlitewnym i do spędzania codziennie trzy godziny na adoracji, tylko do refleksji nad tym, jak ta modlitwa wygląda i co ja mogę zrobić, co chciałbym zrobić i co zrobię dla siebie, żeby modlitwa była owocna, żeby mnie karmiła. Czy Twoja modlitwa cię karmi? Czy ona sprawia, że czujesz, nawet jeśli nie czujesz wielkich rzeczy. To jednak czuję, że Cię jakoś nakarmiła, a dwa czy twoja modlitwa cię zmienia. Nawet bym tak prowokacyjnie powiedział, że. Jaki jest sens modlitwy, kiedy ona nas nie zmienia? Teraz mamy październik, mnóstwo ludzi odmawia różnic pięknie. Ale czy rzeczywiście ta modlitwa medytacyjna, której centrum jest spotkanie z Jezusem czy ta modlitwa mnie zmienia? Czy tylko klepię tę modlitwę, żeby coś tam zaliczyć? Czy różaniec odmawiany, medytacja słowa przeżywana przez ciebie, adoracja, Eucharystia, czy ciebie to zmienia? Bo jeśli modlitwa ciebie nie zmienia, nie zmienia mnie, nie zmienia mojego serca, nie sprawia, że jest we mnie trochę więcej łagodności i otwartości też na człowieka, to naprawdę znaczy, że coś jest nie tak. I trzeba się też uderzyć w pierś i powiedzieć sobie, potrzeba mi tutaj jakiej zmiany. Dużo można mówić o modlitwie, to konferencje można głosić na ten temat. Zresztą na tym moim kanale, gdzieś tam one są. W różnych tam składankach konferencje o modlitwie. Ja zachęcam Ciebie dzisiaj do tego, żeby się zatrzymać i pomyśleć, jak się modlę. Co mi modlitwa daje, a czego mi nie daje? Czy modlitwa mnie męczy? A jak mnie męczy, to dlaczego? I co mógłbym to zrobić? Mamy naprawdę, wiecie, kochani, cudowne czasy, że możemy znaleźć wiele inspiracji którymi myślę, że Jezus się posługuje, żeby się nauczyć modlić. Więc zachęcam, zrób coś. I pamiętaj, modlitwy się uczymy i modlitwa jest przede wszystkim spotkaniem z Ojcem. Ojcem, który kocha. Kocha Cię i chce Ciebie dla Ciebie samego i chce się Tobie udzielać. I po to warto się modlić. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego komentarza dzisiejszego do Słowa. Zachęcam do odwiedzenia innych miejsc, szczególnie Instagrama, bo tam są jakieś takie rzeczy, których na YouTube nie znajdziesz u mnie. I co? Jak coś, to się podzielę refleksją w komentarzu. I dziękuję w ogóle za wszystkie komentarze. Lubię je czytać. Nawet jeśli nie na wszystkie odpowiadam, to lubię je czytać. Pobłogosławię cię. Niech cię błogosławi ten, który, który jest i który cię kocha. Takiego, taką, jaka jesteś. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia, i. No i tyle. Trzymajcie się.